Tak. To nie zrobiłem tego najlepiej. Najlepiej będzie, jeśli zrobię to. To tak, prostopadłe. Krótkie. Nieskośne? Jak najkrótsze. Nie. Jak najkrótsze. Najmniejsza powierzchnia, tu jak najmniejsza powierzchnia, bo tak? Tu może mi śmiało zalać, tak jak o tu pan szanowny. O, pan o jest tu przykład. Też jest. Na obrączkę, pięknie zalane. Mi tu nie zależy na żadnych cudach. Na czopach. Tu mam jeszcze. Odpowiedź jest banalnie prosta. Skoro jest wygołocony, wytrzewiony licznym cięciem, tu robiono wszystko, żeby on się piął do góry. No i jak każdy, on się wspiął na górze i oczywiście na górze nawiązał gałą pędzyroczną, bo zawsze pędzyroczna była na górze, a nie na dole, bo nie było okazji. W związku z tym wszystkie owocowanie mamy przeniesione na górze. I teraz co on by został, i teraz, tak? I teraz bez sensu jest go zostawiać. Zacienia całą koronę, prawda? A zacienia całą koronę, no bo cóż, zostawiać pędzel na górze. Można by go zostawić. Jakby ale serce miał... pana nie boli, że tu by już zlikwidowałem przewodnik? Nie, bo ja się adaptuję do sytuacji, jaką zastałem. Aha. W zasadzie 15-letni. Skoro nie zostawiono na poziomie 2-letniego drzewa, nie pomyślano, że to ma tak być, na 4 roku życia nie, to w 15, no trudno, żebym ja na nowo budował z tego pniaka, co się da zrobić, koronę osiową. To w tej chwili, w którym miejscu by pan go uciął? No, bo tu gospodarz czystą, można ciąć? Tu na czystą obrączkę. Piły nie wziąłem. Jak pił? Do tego sekatora? To nie, co? Bo go spospałem. Bako. A... Ale wiecie państwo, że tu i na obrączkę, bo tu już wyjścia nie ma, na obrączkę. Tylko obrączkę. Bo jeśli wrócę do tego, tośmy mówili z panem, panie gospodarzu. Jeśli to się już nie da dłużej pociągnąć i tnę, to tnę tak. Jedną z gałęzi. Na jakiej wysokości? 80 cm aha. Kolano, wszystko jedno byle uciąć. Na pewno nie tu, aha. Bo wszelkie odrosty będą tu. A tu pójdą w środku? Możliwie nisko. I wtedy odrosty czyli pójdą w środku, korony pójdą? Odrosty urosną gdzie chcą, na ogół pionowo do słońca. Niestety najprawdopodobniej... Nie tu, no i dalej pozostaje problem później. I dalej pozostaje problem do rozwiązania, bo dalej mamy się pieczołowicie tym zajmować. To nie może urosnąć bez korekty naszej własnej. Ale teraz chodzi mi o tego czopa, o którym mówimy. No. Tu przycinam, zakładamy, że tu, stąd wyrastają mi pędy. Jedne tak, drugie tak, większość pionowo do góry, jak fototropis dodatni. I który zostawiamy? A teraz pozostaje czop. Tu mi wybijają pędy. O. A pozostaje mi czop. W związku z tym, że pozostaje mi czop, w trosce o ogólny stan drzewa za rok, za dwa, za trzy, na tą obrączkę przychodzę, jeszcze raz piłuję. Jak mi się to wzmocni za rok, to najpóźniej za rok. Ale kiedy plącz, panie Marianu, z tego? Bo tu pan wyrąbał 1/3 drzewa, czy 1/4. Zgadza się, ale o tym za chwilę. Ja na razie o obrączce. Róbmy obrączki, jak możemy, jak żeśmy wyczopowali, żeby czopa długiego nie zostawiać. Bo nam zmurszeje, nie da odrostu więcej, bo już nie da. Cięcie odnawiające i odmładzające. To jest cięcie odmładzające, kiedy przychodzi taki moment, że gospodarz sam decyduje. Albo wyrwę, albo odmłodzę. I orzechy po 15 zł mają być, a będzie wyrywał. Odmładzamy na raty. Nie wszystko naraz, tylko po gałęzi. Dobrze, panie Marianie. I pieczołowicie chodzimy koło latorośli, które za rok wyrwą. Panie Marianie, ale ja tu tak po prostu konstruktywnie całość temat, bo rżniemy tu, jak pan mówi, kolanko. Okej, okay, odbijają pędy. Które nie pan... na tym drzewie, nie w, tej, nie w tym koronie, w życiu, jeśli nam coś takiego się przydarzy, że musimy. No ale tu przy... tu nie robimy. Nic nie robimy, tak? Tu nie obcinamy tak w żadnym wypadku. To byłby duży morderstwo, no to właśnie tak mówię. Ja nawiązałem do rozmowy z panem gospodarzem o czopowaniu i obrączkach. Czopy są potrzebne, gdzieś musimy uciąć. To teraz niech pan powie, gdzie to drzewo, to ucinamy, tę gałąź. To ucinamy na obrączkę, idealną obrączkę, tutaj, tu tutaj, tak? Okej. Okay. Sekator, tak nawiasem mówiąc, panie Robercie, nie daje nigdy idealnej obrączki. Tu się musimy pokusić piła. Piła daje idealnie o najmniejszej powierzchni cięcia, czyli pokażę coś takiego. Jeśli ja zakładam,
że tu nie ma nic poza troską o światło i zrobię tego odrosnąć. Bierz tego odrosnąć i odrośnie. Pączki śpiące, proszę bardzo. To nie jest wiśnia. No dokładnie, panie Marian. Na koniec mnie pan zaskoczył. Nie ma. Ulikwidujemy to źródło infekcji w kropach. Kropy są potrzebne, ale nie na wieki wieku. Jeśli państwo przytniecie, jeśli państwo, tu sobie pozwolę na pokazanie. Patrzcie państwo, jest coś żywego tutaj? Nie ma żywej cząstki. Jeśli ja zrobię tak, a przyjdziemy tu za rok, to będzie wyglądało tak samo jak w tej chwili, bez żadnego odrostu, bo na śpiące to trudno liczyć. Trzeba dobrze przywalić sekatorem czy piłą, żeby się śpiące pokazało. Uschnie, a za 6 lat zmurszeje, wejdą choroby kory drewna i będzie się pani Zawodowska zastanawiała, co ja zapytałem, ona mówi zamieranie wiśni. No niekoniecznie, nie do końca myśmy się umówili na dokładną rozmowę. Jakieś saprofity, grunt, że to wszystko gnije, murszeje. To tak jak zbierzemy chrust z czegokolwiek, rzucimy pod płotem i pójdziemy do tego chrustu za 5 lat. Możemy go w rękę ścisnąć, kulę z niego zrobić. Co to są, grzyby chorobotwórcze czy saprofity, które nam na świecie są miliony lat? To nam na pewno uschnie, tak jak w brzoskwini i tak jak w utówce. Jak tu będzie żywa cząstka, o ten pański krótkopęd, jak to będzie, to no, najprawdopodobniej już nie zakwitnie. Co uschnie wtedy? Tylko zacznie rosnąć, a nie owocować. A jak pójdzie pęd do góry? Pójdzie sobie pęd. I co, łysy będzie? Nie, pójdzie sobie pęd wzrostowy. Czyli odnowie, stworzy jakąś przestrzeń owocowością. Daj Boże, żeby nie na 1,5 metra. To ode mnie zależy, czy on rośnie 1,5 metra, czy nie. Ale panie Marianie, teraz, bo był, cięliśmy mechanicznie i tam u mnie na przykład był ucięty. I niech pan słucha, no i ucięte tu. Poszedł pęd, w tej chwili one są 1,5-metrowe. I co, ja mam ich teraz skrócić na tyle z kwiatkami i wyrzucić dwuletnie? Nie. Bo tu nie mogę. Nie, to jakbyśmy tam byli, to byśmy mogli dyskutować. No ale nie, ja mówię panu, jest pęd 1,5-metrowy, 2-metrowy nawet. Że ja się odniosę do tego, od czego się pan zaczął. Cięcie mechaniczne leszczyny dla mnie to jest Ameryka, którą powinniśmy praktykować i podpisywać się i brawować. Bo bez żadnej troski, bez żadnej dyskusji, kłótni z panem Robertem, to chwała Bogu maszyna decyduje o tym, że mam przyrosty roczne. Maszyna nie wybiera. Jadę. Ale jest, panie Marianie, jest, człowiek wybiera głębokość cięcia. Dobra. No je ma znaczenie. Dobra. Teoretycznie ma. Na razie ma. Ale w perspektywie czasu nie ma. Bo jak pan przywali tak, a przywali pan tak, to tylko w tego roku i być może zaraz kończę i następnego coś pan straci. Ale w sumie to zyska pan, bo wszystko pan odbuduje tylko później. Bo ale panie Marianie, pan dobrze mówił przy cięciu mechanicznym. Ale stop, kochany panie. Jak ja przywalę tak, dokładnie, to wszystko mi odbije tak, stracę dużo i jeszcze dłużej muszę poczekać. Tu się zgadzamy, zaraz, tu się zgadzamy. To ja tutaj się ale zgadzam. Ale za to mam bliżej. Bliżej tej magicznej osi, gdzie przyszedłem pierwszy raz drzewkiem. Drzewkiem takim. Nie ma okazji popatrzeć na drzewo roczne. Drzewo roczne. A idźmy, kłóćmy się. Sadziłeś pan jedno drzewo roczne. Ale panie Marianie, sekundkę. Nie, wie pan, bo o czym innym pan weszł, a chciałem co innego. Niech pan posłucha. Bo to, co pan mówił, cośmy tam cieli, 3 głębokości. Co pan sam to zwrócił uwagę, ja dlatego tak zrobiłem, bo pana posłuchałem. To, cośmy cieli, tak jak tu jest przejazd, no, cieliśmy tu w oś. W tej chwili guzik z tego, że odbiły z tego pędy, w tej chwili trzeba i z powrotem rzucić, bo one przeszkadzają dalej w przejeździe, więc nie posunęliśmy się do przodu nic. Dokładnie. Trzeba po prostu wgłębnie. I śliwkę, śliwę tam cieli mechanicznie. Pan Jurek tam od dzisiaj go tu nie ma. On jest tam chciałby. Bardzo szkoda, że go nie ma. No ale on tu próbowali. I on wszystko ma. On czereśnie nawet mechanicznie tnie. Doskonale. I tutaj to, co było cięte tam najgłębiej, co mu kazałem ten rząd, że tak powiem, że cofnęliśmy się 0,5 metra w głąb porządnie, albo i więcej, to w tej chwili to wszystko zostaje teraz przy tej rekonstrukcji, teraz tej drzewa, co ich likwiduje, to wszystko są piękne pędy i wszystko te dwuletnie właśnie są z kwiatkami. Ale ja do pana przyjadę. Zapraszam. Zaraz po przekwitnieniu, ewentualnie jeszcze są kwiatostany żeńskie. I muszę zobaczyć te baciory, bo to co zawsze mówię, las pędów jednorocznych, krótszych, długich, to jest dopiero
wyzwanie do osiągania plonów. A ja to jeszcze nie tylko cięcie plony, bym nawet powiedział. Ale jak utniemy tu, to gdzie ja się mogę spodziewać odrostów? Pół metra poniżej odrostów. Utnę tu, to pół metra poniżej odrostów. Nie, na końcu rosną, tak. Panie Marianie. Na samym końcu rosną. Dobra, szczegół. Na końcu podcięciem, na końcu podcięciem, nie? Na końcu podcięciem miejsca cięcia. I teraz tak, wszelkie zabiegi typu cięcie góry, czy mechaniczne, czy jakiekolwiek, powodują to, że wybija znowu na górę. Jesteśmy to, co powiedziałem wcześniej, mam bólach tętni. No niestety, to nam nie. A najprościej to wszystko zwalić do wysokości łodzi, zacząć od przedszkolne cięcie. Wyprowadzić przedszkole i zaczynamy od nowa, tylko to jest utrata plonu. Jak mamy drzewa wysokie, cięcie odnawiające, tak zwaną fryzjerkę, dwulatek, takie patyki, to jest dużo pracy i łażenia po koronie. No nie sposób wleźć tam bez platformy. A platforma, patrzcie Państwo, to jest doskonałe rozwiązanie do jakich koron? No przecież nie do takich. Do wrzeciony. Właśnie, bo przecież nie sięgnę. Co z tego, że ja jestem tak wysoko, jak ja tam nie sięgnę? Niepraktyczna, niepraktyczna jest. Coś za coś. A nie jest rozwiązaniem wiecznie tak. Bo gdzie logika? To po to, co ja robiłem 4 lata wstecz. Jak nagle 5 przychodzę. I jaki plon? Każde dotknięcie sekatora, nawet takie, to jest utrata plonu. I teraz trzeba tak pogodzić, ale to jest jeszcze frajer, panie Robercik. Bo już skoro pan potnie lepiej ode mnie, a pan gospodarz potnie jeszcze lepiej ode mnie, to wszystko obciążone jest jeszcze wielką, wielką niewiadomą. To jest średnia z trzech cięć wyjdzie. Jeszcze mianowicie jaką niewiadomą? To nieszczęsne to musi trafić na to. Tak? Co zrobić, żeby to trafiło na to? Przecież już w tym katalońskim nieszczęsnym już jest poptoka. Co zrobić, skąd zebrać pyłek, jaki pyłek zebrać, jak zrobić to bardzo szybko. Przez 2 godziny z żoną. Masz pan cały sad opryskany. 2 godziny przychodzi pan do sadu i masz pan pyłek na 2 zimy. W tym kierunku trzeba iść. Zlikwidować to nieszczęsne, tą przedprądność, że kwiatostany wypyliły, a pan ma cały sad jeszcze nie. Znaczy, może chce pan powiedzieć, nie żeby nie było monokultury, że jedna odmiana w sadzie, żeby więcej odmian było? Może być monokultura, tylko trzeba zadbać o pyłek, ale ja mówię jeszcze o czym innym. Aha, nie to rozumiem. Opóźnić, spowodować, żeby to trafiało razem na to, żeby było więcej kwiatostanów żeńskich na pędzie jednorocznym, spowodować zatem jeszcze, żeby jeszcze były, jeśli mam nadmiar wzrostu, żeby te pędy urosły nie na metr, a na 40 cm, żeby to był standard i żeby ta wegetacja zaczynała się 2 tygodnie później, myślę o przymrozkach. Dokładnie. 4 punkty lub 5 mamy do rozmyślenia. To wszystko powinno być za 2 tygodnie. Panie Marianie, ale na przykład jest w Końskowoli pełno odmian obok siebie i też różne plonowanie. To nie do końca. Tam nie, zupełnie z innych powodów. Konstrukcja drzewa, jak pana zdaniem powinna ta konstrukcja tego drzewa po cięciu, po odejściu od tego drzewa wyglądać? No niestety. Proszę Państwa, tu widzimy 2 zagrożenia. Jeden. Proszę się odsunąć troszeczkę do tyłu, żeby pan Marian, nikt nie przeszkadzał. Zdecydowanie puchar się zrobił w tym kierunku, a zagrożenia dla światłości tego drzewa, dla światła, to stanowią te gałęzie. Panowie, nie gadać. Ta gałąź, zaczynająca się stąd, mocno mi rozdaje. Panowie, najważniejszy pokaz teraz, proszę ciszę. Nie, najważniejszy był na początku. To drzewo przejdzie do lamu. Nie powiem jeszcze. To mi zacienia, ta część korony zacienia mi mocno drzewa. Zaczyna się stąd do góry. Ta zacienia mi od podstawy do góry. To nie pan pnie. A, nie wiedziałem, że tak pan. Panie Marianie, ciąć, bo deszcz pada, ciąć co nie pasuje, dać małej sekatę. Panie Marianie, ciąć. Panie Tomku, nie przeszkadzać. Pan Marian, nie przeszkadzamy. Nie, pokazuje. O. Brawo, brawo. Wcale nie. Cicho panowie, nie przeszkadzać. Chyba puchar wyjdzie pierwszy. No wyjdzie. Bo jest. No jeszcze tutaj. W tym kierunku idzie tutaj. Jeszcze tutaj. Panowie, nie podpuszczać pana Mariana.
nie wytnę niżej, całe, nie. Ja no, ciekawy jestem, jak to zostanie to drzewo. O, pięknie. O, A dalej bym zajmował się, szkielet mam. Druga strona, w koło, całe drzewo, panie Marianie, całe. No i nas żegna. A później każdy po jednym, będziemy porównywać. To by się gospodarz cieszył. Ja nawet nie bardzo widzę, gdzie ja tnę. O, z tego można zrobić. To też, a z tego tutaj jeszcze na oczkach, nie? Wyprowadzenie zrobić. Oj, przepraszam. Przytrzymajcie panu Marianowi ten sekator. Każde cięcie jest dobrze, dobre, byle 4 tony było. A jeśli państwo by wytrzymali na tym deszczu. To drzewo było cięte, niech pan do niego podejdzie. Będziemy wtedy. Nie, panowie, nie mieszajmy, nie mieszajmy, bo no, ich skończ, bo to jest. Nie ma żadnej różnicy. Może w tej. Tam jeszcze pół kilo. Może w tej, ale tu też są nasze owoce, tylko nie na każdym. Trzeba mieć dobre oko. Bo niektóre są podeschnięte, niektóre żyją i dadzą owoc. Poczekaj do kwietnia, będzie widać. W kwietniu będzie widać. Może i teraz tak, no nie będę mówił nic. Zostawiam na ten czas. Drobny gałązek, sporo jeszcze do wycięcia. A tamta góra tak zostaje? No po prostu nie sięgnąłem do niej. Nie wiem, no to czego. Sekator pan ma metrowy. Jedna, metrowy? Nie. 90. To minąłem, owszem. Ale bym powiedział. Nawet tak. Nie, bo jest ciekawy właśnie takiego drzewa, jak pan rozcina. No ja bym tu inaczej uciął akurat. Bo panie Marian, ja tu myślę, że tu bym uciął. O, niech pan pokaże. O, tutaj. Bardziej. Wszystko. Niż pan struga. Wszystko. Tak. No bo to i tak jest za wysoko chyba, że pan tak zostawił. Zgadza się, tylko że tak. Jakbym miał. Proszę państwa, to jest dokładny dwulatek. Patrzcie. Na górze. Jakbym miał ścianki albo platformę, jak pan Robert posiada, to niestety, to jest ta wysokość koron. W pierwszej kolejności, patrzcie, zaowocowała, mamy dwie gałęzie. Tą i tą. Prawda? Jedna z nich po zbiorze na dwa zielone cząstki wywalamy. Jeszcze owocuje. Druga. Drugiej mogę nawet nie dotknąć. Za rok zrobię zmianę. Bo doprowadziłem drzewo do tej wysokości. Platforma, drabina. Muszę szukać owoców tam. Bo nie znajdę owoców tu. Chciałem chodzić tu z sekatorem. Zaowocowało nie ma. Drugie zostawiam. Widzicie, jak rośnie? Tak rośnie. Tak i tak. Oba są dwulatki. Jedno już zaowocowało. Dobra, za rok będzie miało 3 lata. A tego dwulatka wek nie ma. Zamiast tego dwulatka mam kolejne roczne. Tamtego wek, tu mam potencjał. Ale muszę tam wleźć. No ale wracając do tej gałązki, panie Marian, gdzie tam ją? Do tej gałązki mógłbym zrobić tak, jak pan Robert chce. No panie, ja bym no, tak dobra. Jak mam, a jak miałbym Cosforda? Jesteśmy przy katalońskim. Łażę na górę i morduję się i jednego wywalam i teraz bym zrobił tak.
Za pierwszym zielonym na górze. No chyba, że mi pan to podeszł. I gdzie to ciąć? Tu. A za rok zmiana. A ten kogut dalej zostaje tam na ozdobę? W tym roku go zbiorę, a za rok go wytnę. Całkowicie, bo znowu... No ale on ma taką szyję, coś ma wyliniało, jakby on przyciął. A niech ma. Lewy urośnie do prawego skutki. Ja rozumiem, jakby pan miał zbieraczy do wiśni, wybrednych, i kazał im pan zbierać ręcznie, to im przeszkadzają te wiśki nadmiar. Ale pan to zbiera... Powiedzmy, że koniec. Chyba wszędzie byłem. Bo jak byłem wszędzie i uciąłem po gałązce, to znaczy, że można uznać, że swoje zrobiłem.